sam. Nie chcę się... Pani Marylu, to nie pierwsza pani wizyta w Świdnicy. Jest trochę wspomnień związanych z naszym miastem. No oczywiście, no gdzie mnie nie było. Właściwie w każdym mieście byłam wiele razy. Przez a takie wspomnienia ze kariery, Świdnicą? No, wspomnienia to przede wszystkim właśnie karczma Zagłoba, która w latach 70. była jedyną restauracją czynną całą dobę, więc tutaj byliśmy z zespołem po każdym koncercie, obowiązkowo były odwiedziny u Zagłoby. Ale też pamiętam koncerty na rynku, taka sala nieduża Domu Kultury na pierwszym piętrze. Pamiętam, że technicy narzekali, bo trzeba było tachać sprzęt po schodach na pierwsze piętro. Ale zawsze bardzo miło wspominam. W ogóle to są moje ukochane tereny tutaj, ten Śląsk. Już zapisani byliśmy w urzędzie, białe koszule na sznurze skły. Płyta Buty 2 to dla pani szczególna płyta, może trochę osobista? No właściwie no, każda płyta jest osobista, ale ta, przez to, że to są odnalezione teksty Agnieszki Osieckiej, która nie żyje już 15 lat, a ja nagle znalazłam teksty u siebie w szpargałach i to z takimi liścikami prywatnymi od Agnieszki, więc to było takie wzruszające bardzo, praca nad tą płytą. Fanki? Fanki. Ukochane piosenki? No bardzo dużo Maryla ma. Ja tam bardzo lubię Niech żyje bal. Zielony kamień, kolorowe jarmarki, no jakie tam jeszcze, no Małgośka wiadomo. A, Małgośka to pierwszy przebój, można powiedzieć. A łatwo spamiętać, czy nie łatwo? Łatwe, bardzo łatwo. Łatwe. Padają łatwo w ucho. Ale wszystkie te duły, czy łatwo zapamiętać? Chyba trochę miała pani Maryla. W naszym wieku to już taka trochę skleroza. Czy myślicie, że pani Maryla wciąż dobrze sobie daje na tym rynku, gdzie tylu młodych artystów? Oczywiście. Bardzo. Świetnie bardzo się trzyma. Bardzo dobrze się właśnie trzyma. Kobieta jest na tyle, na takie wieki w ogóle i te piosenki jej świetne słowa i taka rytmika. Żywotna. I każdej pokolenia, prawda? I mali, i więksi, i starsi. Także dla wszystkich właściwie te piosenki no. są. Wódkę pić, zamiast karty grać, mógłbyś przecież pod moim domem stać. Która piosenka ukochana jest taka z całej tej płyty? Czy wszystkie ukochane? No, wszystkie, ale no, bardzo lubię Więc kto? Bardzo lubię Drugi but, lubię Wódkę pić. Znaczy lubię piosenkę Wódkę pić. Nie, no tam dużo jest piosenek. No właściwie wszystkie teksty Agnieszki były takie pisane jej ręką, charakterystyczne, poetyckie, lekko ironiczne, dowcipne. Ten kamadan, co z psiną przez osiedle pnie, Ruda z parteru i jej mąż, Trzęda w berecie, chwila róż, Jorne fabryki wskróż, o jednym tylko śnią. Wszyscy, wszyscy chcą. Czym pani nas zaskoczy na następnej płycie? Na razie promuję tę płytę, minęło dopiero pół roku. Teraz na festiwalu Top Trendy znajdę się w grupie 10 najlepiej sprzedających się płyt w tamtym roku i też będę miała recital pod tytułem 40 lat Małgośki, gdzie też zaśpiewam jedną z piosenek z tej płyty, właśnie Drugi but. Bu, 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 buty dwa, prawy ty, lewy ja.